Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się kolejny już raz w The Binding of Isaac Repentance Nuzlocke. Więc tak, ostatni przebieg niestety był niezbyt szczęśliwy, gdyż straciliśmy połowę Lazarusa. Mnie to chyba da się to najłatwiej określić. Nam przynajmniej tak mi się to wydaje się. Więc tak. Dzisiaj natomiast zajmiemy się challenge'em, żeby zachować stary schemat, który sobie wymyśliłem. Więc tak. Dzisiaj zrobimy Highbrow. Następny będzie Scatman. A co dalej, to się pomyśli. Więc tak, Highbrow. Pierwszy i najoryginalniejszy ze Scatmanów. Jesteśmy kupą, mamy spłuczkę. I zamiast płakać, to sikamy. Więc co tutaj więcej dodać? No, challenge idealny. Patrząc na to, że gram jak kupa, to jeszcze wyglądam jak kupa. Po prostu idealnie. Celem ponownie jest nóżka mamuśki, co będzie czyniło ten challenge, miejmy nadzieję, znośnym. I dobra, widzę kamyka, spokojnie widzę go. Więc za jedno słowo. Szczerze, podniosę go później. Jednak handle mogą być istotne i tak dalej, ale na pierwszym piętrze takich nie będzie, więc no. Okej, warto zapamiętać, że tutaj też jest Soul Heart i monetka, którą nie wiem czemu pominąłem. Więc tak. No szczerze, challenge jest naprawdę prosty. Z wielu powodów, ale jednym z nich, i chyba głównym razem jest to, że jeśli dotkniemy nas wróg, zmienia się w kupę. A jeśli my zniszczymy kupę, to się leczymy. Więc tak, niektórzy wykonują nas zranią za pół serca, a my to pół serca i tak wyleczymy przez po prostu dotknięcie, przez zniszczenie tej kupy później. Idealnym przykładem mogą być nawet te muchy, ale szczerze to póki co nie chcę tego pokazywać, chcę... oczywiście, chcę udowadnić, że potrafię nie dostać obrażeń, ale proszę. Teraz już jak tak dostanę, to uderzamy. O, jeszcze serduszko wypadło, więc widzicie. Po prostu dotknęłem kupy. Chciałem w sumie muchy, zmieniłem ją w kupę, zniszczyłem kupę i odzyskam pół serca. Prawda, gdyby ten challenge lazł dalej niż tylko do mamuśki. No, mogłoby to być trochę bardziej problematyczne, bo nie ukrywajmy, no. Po prostu wraz z złomem podwójne obrażenia powodujemy, że nasze dotykanie kup już by nie leczyło wystarczająco wydajnie. Ale tak, póki co jest idealnie. I okej. Dinner. Czyli żarcie dla psów. I dobra. Bierzemy Soul Heart, pamiętajmy o tym, że tam jest jedna monetka. Zobaczymy jeszcze tamten pokój. Miejmy nadzieję oczywiście, że dostaniemy tutaj coś i jeśli nie wypadnie żadna monetka, nic, to będę zawiedziony. Wiecie, będę musiał wsadzić sklepikarza, ale tak chciałbym oszczędzać chociaż częściowo bomby. Okej, jest skrzynka, w skrzynce Liberty Cup. Ale dobra, Petr Fight jest lepszy dla naszej strategii, więc no niestety. Wygląda na to, że jestem zmuszony po części pójść i wysadzić sklepikarza, tylko dostał monetkę. Oczywiście. Dobra. Nie przejmujmy się tym. Idziemy w dół i miejmy nadzieję, że szybko się uda, przynajmniej tyle, że zaliczyć. Nie chciałbym po prostu takiego prostego wyzwania zepsuć. Okej, ciałka. Czy z nim jest jakiś wielki problem? Nie sądzę. Bywają gorsze pokoje. Gorsi wrogowie, więc tak. Póki co sobie to odpuszczamy. O, łóżko. Fajna sprawa. Niestety z niego teraz nie skorzystamy, bo mamy wszystkie czerwone serca pełne. A niestety nie da się z niego skorzystać, jeśli ma się czerwone serca w inny sposób niż do uzupełnienia czerwonych serc. Okej. Okay. Tym razem pobawimy się w spłuczkę, bo tutaj tego dłużej mi się nie chciało. Na całe szczęście ona się szybko odnawia. Ja i tak nie będę jej aż tak często używał. Ale cóż. Nie powinno być źle. Naprawdę nie powinno być źle. I najgorsze pomieszczenie. Nic tu nie ma. Pełno piżamek, jak ja to nazywam, czyli tych ciałek i ognisko, do którego mogą wskoczyć, żeby się ulepszyć. No na całe szczęście. Nawet jeśli się ulepszą, to aż takie rzeczy nie robi. Ale tak, powiedzmy, że mimo wszystko wolałbym, żeby nie było ognisk w pokoju z tymi ciałkami. No, dobra. Zaliczone, więc teraz tylko rozwalić kupę. Każdy zakamarek, każdy kawałek. My nie możemy pozwolić, żeby jakieś skarby pozostały niezebrane.
I tak, zwykłe muchy oraz oni. Dobra. Nie jest źle. Co prawda mógłbym nie dostać tych strzelających much. Nie jest tego właśnie czarne muchy, możemy bezproblemowo dotknąć, bezkarnie zamienić. Okej, okay, wybucha. I znowu musiał dwie takie. No ale... Isaac mógł się niszczyć czarnej muchy. No coś. Darmowa kupa nam przypadła. Smutne. Ale dobra. Nie przejmujmy się tym mimo wszystko. Okej, okay, pokój pełno ognisk. Kilku... Zwykle się chyba Hafati nazywał. Więc zobaczę, mogę go nazwać grubcio. I tak, kilka grubciów. Kilka piżamków, ale dobra, daliśmy radę. W sumie nawet nie wiem, czy nadal nie mówię piżamki. Chyba zostało mi, powiedzmy, ze starych, złych czasów, kiedy to jeszcze byłem dzieciokiem. Najnowszy Isaac, jaki był to zwykły Birth. I się oglądało YouTube czy coś. Okej, okay, baby plum, plum fluta. Mógłbym wziąć. Pewnie sprzedacniejszy przeciwko bossom niż to, co mam do tej pory, więc spróbujemy. Bo jednak tak, prawda jest szczerze taka, że no... Najwięcej pomocy to potrzebujemy jednak na bossach ewentualnie, nie na zwykłych pokojach. Więc no... Jak najbardziej oszczędzenie baby plum, wzięcie fleta, będzie lepszym wyborem niż spłuczka. Więc dziękuję bardzo. I czy wchodzimy? A, wchodzimy, czymś kodzi. To jest... Oj, nie pamiętam. Niestety zbyt podobnie to wygląda do jednej rzeczy, którą, powiedzmy, kojarzę. Prawdopodobnie to można by było to. Konkretnie przedmiotu sulfur, czyli siarka. Powiem wam szczerze, jeśli to jest ten przedmiot, to lepiej by było go nie podnosić, bo to jest też aktywny, a lecik wydaje się dużo lepszym wyborem. O, stop. Dobra, warto było zajrzeć. I dobra. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Na spokojnie. Tak, 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 na spokojnie. Damy radę, nie otrzymamy obrażeń. Przynajmniej tutaj. Mam taką nadzieję, wiecie, dużo może być. O nie. O nie, nie, nie. Idźcie stąd. Idź, idź, idźcie sobie, ja was nie lubię. Idź, idź, idź. Sio, nie lubię cię, gościu. A, w sumie teraz tak mi coś zastanawia. Która wersja jest szybsza? To z oczami czy to bez oczu? Szczerze już nie pamiętam, ale wydaje się, że to jest jakiś... To jest jakiś dziwnie powolni. Więc chyba ci z oczami jednak byli szybsi. Dobra. Jest duży pokój, czyli to znaczy to mniej więcej tylko podwójny ładunek, więc... Nie ma nawet co ryzykować, skorzystamy z tego. Prawda, wątpię, żeby dało się... Nie, dobra, trafił. Trafił kogoś, dobra. Czyli obu nam na pewno pokonał, super. O jest, pająki. Pająki, ich są wychodzenie, nie no, uwielbiam po prostu, uwielbiam. Chociaż tak, lepsze to niż to niektóre przeciwniki. I tak, wiem, że się mówi przeciwnicy, ale ja zawsze będę mówił przeciwniki, bo tak lubię mówić, tyle. Dobra, 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 dobra. No, nie pamiętam, jaki jest typ czempiona. Wiem tylko, że czempioni zawsze biją całe serce. A, dobra, to taki fajny. Tylko daje muszki, jeśli się go pokona. Przyjemne, przyjemne. Dobra. I fleciał już gotowy. Oczywiście, pokój pełen kostów. No, najlepsze, co mogli im dać. No szczerze, nie jest aż taki okropny, jak mogę to przedstawiać, czy coś, bo jednak... Same hosty nie są już takie groźne, ale są wkurzające. Co do tego, to akurat nie ma co się po prostu kluczyć. Są wkurzające, jeśli nie chcą wychodzić z tych swoich kapeluszów przez długi czas. Okej. Okay. Niebieska mapa. Ona chyba miała coś związanego z wyszukiwaniem sekretów, więc tak. Zanim coś też tutaj pajączki. Mhm, tak. Powiem szczerze, jeszcze się wstrzymam, chociaż... Czy sens? Nie, dobra, bierzemy sobie hartę i... Nie przejmujmy się już niczym więcej. Po prostu idźmy, czym prędzej kończymy. I odnotujmy kolejny sukces na moim tak nikłym wyniku. Powiem szczerze... Nadal nie pozbieram się po utracie połowy Lazarusa. Choć tak, połowy Lazarusa, dziwnie to brzmi ogólnie. Ale tak, po utracie Lazarusa Lysena. Niestety,
miałem wielkie plany co do, powiedzmy, rozgrywek Lazarusem na przyszłość. W szczególności, jeśli udałoby mi się kilka trudniejszych trochę wyzwań zaliczyć, to dopiero byłoby fajnie. Uwaga, czy bomba zadziała tak, jak bym chciał? Zadziałało, dobra, super. A teraz cóż, no nie to, że nadal nie mogę tego zrobić, ale... No będzie ciężej, nie ukrywajmy. Będzie znacznie ciężej. Bo jednak tak... Lazarus Risen, czym Risen? Tam ożywiony Lazarus, chociaż jest ryzykowną postacią, żeby nią grać jako tako. Ja się, wiecie, na serce i to sprawy, więc trzeba po prostu w mądrym momencie się zabić jako zwykły Lazarus. Ale mimo wszystko jest bardzo dobry pod kątem statystyk. Więc w momencie, w którym go utraciłem i wskazałem się na ewentualność grania tylko zwykłym Lazarusem, według mnie sobie znacznie życie. Owszem, po challenge'u jeden z najważniejszych zalet tamtego Lazarusa, czyli większy zasięg, spowodowany posiadaniem tego, jak to się nazywało, anemii chyba? No, będę posiadał już na zwykłym Lazarusie, o ile przeżyję challenge'a. A jak zapewne wszyscy wiedzą, istnieje 99% szansa, że go nie przeżyję. Więc jak... I co to jeszcze chciałem dodać? Będę już coś jeszcze chciał powiedzieć. A, no tak. Po tym challenge'u, powiem szczerze, to, że zwykły Lazarus ma już większy zasięg płakania, no to jest fajne, ale... W przypadku Risena, gdybym miał go dostępnego, no to takie halo, no... Teraz dosłownie ciągle by łaził i krwawił, co powoduje, że nie zawsze by zostawiał ze sobą ślad, który zadaje obrażenia wrogom, co... Naprawdę dobrze by eliminował większość pościgów i inne takie rzeczy. Okej. Pip, nie lubię gościa. Chowamy się tutaj, bo tu jest najbezpieczniej. Dobra. Chociaż tak, mimo tego, że nie lubię gościa, nadal jest lepszy od swojej... ...udniejszej wersji. Czyli od Bloata. O nie, no dostałem obrażenia w taki głupi sposób. Tylko dwukrotnie. Nie. Ej, spokojnie. Tutaj jest challenge, mogę dostać obrażenia i tak... ...spelanki Reboya by mi tu nie zaliczyło, więc... Co? Nie wiem, o co tak płaczę, bo z tym i tak mi idzie dobrze, patrząc na to, ile mam serców i jak rzadko otrzymuję obrzeżenie. Dobra, pudło, a w pudle mamy kluczyk, dobrą monetkę, figurę, którą zeżrę i range up, fajnie. Wheel of Fortune, którego dalej nie użyłem, ale to było wcześniej. Judgment, okej. Okay. Opłacimy żebroczka, po czym idziemy już dalej. Bo naprawdę nie ma czego szkodzić na tym piętrze, nie mógłbym wziąć mapy od sekretnych pokojów, ale na co mi tam, powiedzcie. Skoro i tak jeszcze... W sekretnym pokoju większości pożytecznych rzeczy nie ma. Szkoda czasu też antenowego na to wszystko. Znaczy tak, z jednej strony mówię szkoda czasu, z drugiej teraz siedzę tutaj i bawię się żebraczkiem. Zamiast, wiecie, no... Ogarniać następne piętra i... Wygrywać. Ale dobra, mniejsza. A, jaskinie dwójka. Jaskinie dwójka, okej. Oznacza mniej więcej to tyle, co to, że jeszcze... Tylko ile pięter? Więc jest tym 3 piętra do sukcesu. Okej, zaczynamy otrzymywać obrażenia w głupie sposoby. Bardzo głupie. Są harty, zaczyna mi się kończyć. Tak to jest, jak się skupiam na jakichś głupotach. Zdecydowanie po ostatnim przebiegu powinienem się nauczyć mniej gadania, więcej skupiania się na rozgrywce. Nie. Nie, i tak powiem te same błędy. Okej. Okej, rozumiem grę. Okej. Rozumiem. Gra definitywnie chce mi pokazać, że to nie jest mój dzień. Chociaż tak, nie mój dzień, to był już na ostatnim odcinku. Wczoraj jak mogłem stać Lazarusa na takim łatwym bossie jak Mama Gerdi? Nie, to jest wstyd po prostu. Co? Oj, jeszcze 3 runy, których nie posiadam. A to było chyba Jera. Bo nie wiem, co konkretnie było. Tu to coś nie jestem pewien, a tutaj... O! Chrome Space'a dostaliśmy. Fajnie. O, Dead Bird? A to ci niespodzianka. Czy myślałem, że tego... A, nie, dobra, kogo ja szukuję. Wydawało mi się, że to zupełnie był jakiś unlock na... Iwce, no tylko z drugiej strony... Jeśli to miał być... Anok na Iwce i tak bym otrzymał, bo że więc tak, po prostu polazłem na skuty.
nie powinienem nigdy mieć do niego dostępu, bo powiem szczerze, tak, to jest trochę powód do wstydu, żalu i smutku, ale... Iwka to jest chyba jedyna postać ze wszystkich, do których miałem dostęp, na której nie mam ani jednego unlocka. Dosłownie, nawet serce mnie nie pokonało, więc... Ja. I... Najlepsze to, że w sumie ciężko mi wytłumaczyć, dlaczego tak jest. W sumie co... Jak tak myślę, co nigdy nie uważam za jakąś ciężką postać. Jakoś... Jakimś wielkim... niefartem czy coś, zawsze się zdarza tak, że odwinę. Bardzo często jest to spowodowane chociażby tym, że próbuję zrobić boss rusha bez dobrych przedmiotów czy coś. Jakieś tam głupie sposoby od bloatów i innych takich inne. A... okej... Okej... No tak. Na wreszcie przebiegów nie wiem, czemu tak łatwo umieram. A mniejsza... Kluczowy? Okej. Teraz mam bardzo wielką prośbę. Powiedzcie mi, jak się dostać do tego czerwonego znaka zapytania i co to jest? Tak, powiem szczerze, serio pytam. Przecież tam się nie dostać chyba, że nagle jest coś takiego, że to jest kilka pokoi, przez które mogę się przesadzać. Nie, po prostu nie ma. Czyli inaczej mówiąc, nie poznam tej tajemnicy. Okej, dobra, udało się uniknąć pierwszego Brimstone'a, sukces wielki. A, tutaj się już nie udało. Okej, rozdzielił się, to teraz można Baby Plum zawołać. Oczywiście. Oczywiście. Oczywiście, tak. Szło za dobrze, to teraz muszę przegrywać. Plus spooky for me? Okej, wiecie co? To jest wręcz... dziwne. Bo powiem szczerze, ten przedmiot mi się kojarzy tylko i wyłącznie z tym, jak to się nazywa, z Devil Dillami, a tutaj nagle wypadł tak po prostu. Nie wiem, wiecie, może to się, może tak działa, że po prostu się, jako boss się trafi Fallen, to dostaje się jakiś przedmiot z właśnie dealów diabelskich, czy coś. Ale no, kogo ja będę oszukiwał, po prostu. Jak Fallen jako boss taki zwykły mi się trafiał, tak nigdy, podkreślam, nigdy spóki nie trafił mi się jako nagroda za bossa. Dobra. Starczy tego, oczywiście ten post w pokoju pełnym innych takich wrednych istot. I cóż, 5 serc. Nic więcej. Jedne co mi pozostało to nadzieja na to, że jakimś cudem nie zginę całkowicie. Nie, aż tak nie powinno być chyba. Chociaż tak, z moim nieogarnianiem to niestety mogę się spodziewać wszystkiego, więc... Nawet jeśli... Wydaje mi się, że aż tak nie zlamię, to nagle się okaże, że wpadnę do nogę mamusi 5 razy i GG, źle by było. Oczywiście Angel Rooma, ani Devil Rooma już nie będzie na stówę. Bo po co? Bo dostałem oczywiście obrażenia w głupie sposoby. Ale tak, nie wiem, czy to oznacza, że on w ogóle nie może do mnie podejść, czy co? To oznacza, no co? Okej. Okay. No, gierka jest miła. Szkoda tylko, że co z tego, że jest miła, jak wiecie. Tak. I tak już pokazała swoje po prostu okropności ostatnie. No to dobra, okropności. Będę powinienem powiedzieć, że ja pokazałem, jak bardzo nie ogarniam. Okej, okay, bomby się skończyły super po prostu. Jak na złość musiały się skończyć w takim momencie. Okej, okay, the sun, fajnie, będę miał okazję teraz, żeby ten się wyleczyć na maksa, jeśli będzie taka konieczność. I super, jedna kupa na środku. Oczywiście zjedziemy jeszcze harta. Nie. Nie, naprawdę nie wiem, co ja mam powiedzieć. Poza tym, że czuję się jak totalny nieogar. Chociaż chwila, jestem tutaj. W sumie jestem bezpieczny w tym pokoju.
Oczywiście nie wiem jak bardzo i wolę nie polegać w pełni na tym przedmiocie, jednak... Poleganie na przedmiotach często kończy się śmiercią przez to, że przedmioty zawiodły. Dobra, piguła. Speed down, no... powinienem się już nauczyć do tej pory, że piguł się nie bierze, jeśli się nie ma PhD. Albo jakichś innych efektów, które gwarantują dobre piguły, bądź false PhD, który gwarantuje złe piguły, ale dajemy czapy za każdą pigułę obniżającą statystyki. Misha Cage. Idź, baby plum. Niestety. Od głównej mocy baby plama nie otrzyma obrażeń, co teraz trochę komplikuje. Więc właśnie kwestie... jak to się nazywa? Kwestie zadawania obrażeń. Dobra, dobra. Przy okazji mam jeszcze taką teorię odnośnie tego wszystkiego. Jak Bloat jest martwą wersją Pipa, tak wydaje mi się, że Cage to chyba jest wersja Mega Fatiego, taka martwa czy coś. A przynajmniej taka jest moja teoria, bo wiecie, no, może być totalnie prawdziwa, ale... Na przykładzie chociażby Monstro i Monstro 2, wydaje mi się, że każdy boss ma jakby taką swoją jedną wersję śmiertną czy coś. Dobra, szybsze płakanie, super. Bardzo przydatne. I Multidimensional Baby. Super opcja, po prostu super opcja. Jeśli się uda ustawić w jakimś dobrym miejscu, nie wierzę, serio, żebym zużył tą kartę, nie. Ale dobra, wracając, Multidimensional Baby może trochę ułatwić życie. Okej. Na przykład teraz jak się tutaj ustawimy, to te wątrobo i to coś dziwne. Łatwo będzie unicestwić, więc tak. Już dobra, nawet bez niego byłoby fajnie. Ale tak. Osobiście po prostu uważam, że ten dzieciuch jest fajny. Nie nazwę go dobrym przedmiotem, żeby nie było co, nie. Ale no, jest na tyle przyzwoity, że są sytuacje, w których naprawdę podwojenie obrażeń, które on wywołuje, no, jest po prostu idealne. O. Przy okazji, tutaj miałem sporego farta, że mnie to w ogóle nie wysadziło, bo co ja? Oczywiście jestem takim idiotą, który nie kojarzy, co jaki kolor czempiona oznacza. Jedyne, co wiem, to jeśli jest to, że jeśli czempion mruga na zielono, to ten się potem podwoi na dwóch nieczempiońskich. Zielone są trujące, tak jakby mrugając na czerwono leczy, z koroną chyba wzmacnia wszystkich wokół. Ale pozostałych niestety ciężko przypomnieć, co i jak i gdzie. Oczywiście, no, można mówić, że jakieś ciemniejsze wersje wybuchają, takie niebieskie dają muchy. No i oczywiście, sam się o tym przekonałem, teraz to pamiętam, ale... Nie jestem pewien, że po prostu jak dojdzie tylko do kolejnego spotkania z Isaaciem, to już znowu będzie takie, ale... Co oznacza ten champion? Bo je zapomniałem. Niestety, na tyle siebie znam, że tak wiemy, będzie. Okej, okay, wrogowie i jeszcze więcej wrogów. I do tego... Chyba był jakiś pozytywny efekt pojedynczy, czy coś, nawet nie wiem jaki, ale tak. Zgodnie z odgłosem, to coś pozytywnego się chyba też stało. Dobra. Wielki pokój, nawet nie będę czekał, po prostu wzywam wsparcie, póki jeszcze jestem żywy. I też otrzymam przymrużenia. Dobra, wsparcie okazało się przydatne na tyle, że tak. Po prostu się udało. I teraz dobra. Piguła, invested, ok. Fajnie. Tak na razie na trzy piguły, które zżarłem, tylko jedna była zła. Na cztery tylko jedna zła, niezły wynik. Zazwyczaj to jest na odwrót. Na cztery, które zjem, jest jedna pozytywna, albo jedna neutralna. A tutaj póki co jedna zła. Nie, kilka takich. Niby to dobre, niby to neutralne. Mniejsze. Bierzemy Soul Hearta. I nie ma co przedłużać. Lecimy już po prostu tylko znaleźć mamuśkę, bo to było już piętro mamuśki, tak? Piętro mamuśki. Nie, jak ją znajdziemy, to tylko ją pokonać i tyle. Oczywiście jeszcze przerwa na pigułę. Jakby nie wziąć piguły? Jak już tu brałem wszystkie, to wszystkie. I dobra. Pozytywna pasa piguł nadal się utrzymuje, co jest zaskakujące. Jednocześnie mnie cieszy. A pokój tego typu już mieliśmy? Chyba na poprzednim piętrze nawet. A
Ale dobra, mniejsza, teraz mam podwójne łzy, więc ja... Więc szybciej ich pokonam. To jest tego, że w sumie tak stoi w ten sposób, że no... Moje piękne podwojenie łez nie działa najczęściej. Dobra. I to jest tak, powinienem się rozwalić te wszystkie kupy. Zadziemy na subhartę, ale ta... Jak widać niepotrzebnie, tylko sobie nadzieję robię. Okej. Okay. Otrzymam obrażenie od ogniska, super. No i super, dobra, mniejsza. I walczymy z mamuśką, szybko flet. Nie zdążyłem. Kiepsko. Kiepsko. Nawet bardzo. Mhm, tak, dobra, dobra. Okej, jest noga. Niestety strasznie szybko uciekła, co jest smutne, bo w sumie w nogę najłatwiej trafić. Noga spada, nie spada. Ale mamy oko, więc można trochę poranić. I co? Jeszcze żyjemy. Ale oczywiście otrzymujemy niepotrzebnie obrażenia, bo jestem zbyt skupiony na gadaniu, nie na walczeniu. Ale dobra. Tak, są tylko jeszcze jest jedna rzecz, która mnie też zastanawia. To zauważyłem tak też właśnie swoją drogą, że sporo osób, przynajmniej kiedyś, nie wiem jak teraz to jest, teraz już nie śledzasz taki tuba jak kiedyś. Okej, fajnie, udało się jeszcze to ulepszyć chwilowo. Ale wracając, bardzo dużo osób, jak walczyło z mamuśką, zawsze, ale to zawsze, tylko widziało oko, atakowało oko. Nie coś innego, tylko zawsze oko. I powiem szczerze, jest na wniczym. Dobra, było blisko, ale się udało. Więc tak. Mhm, super. Ta. I dziękuję, udało się. Ale prawie, żem zmarł. No proszę, jera. Niezła runa, fajnie. Dobra, no to mamy 27 minut, udało się skończyć. Na tym zakończymy. Więc tak, dziękuję wam bardzo za uwagę. No i widzimy się już za dwa dni w kolejnym epizodzie z Isaaca, w którym to... Prawdopodobnie znowu będziemy próbować się odegrać na serduchu i może odblokować jakieś nowe postacie. Niestety zostało na tak naprawdę z realnych rzeczy tylko ta dwójka, bo nie otrzymać obrażenia przez dwa piętra, no proszę was. Nie w moim wykonaniu. Lilith w sumie... Dalej nie sprawdzimy, jak to jest z trybem chciwości. Więc nie wiem, czy może mogę tak po prostu... Czy jak? Czy właśnie Lilith jest tak jakby zakazana i w ogóle... Nie wiem. No nawet nie ma co myśleć. Wiecen i... Trochę się tego boję, już choć Lazarusa, nie chcę go utracić. Bo o tym nie będę wspominał. Ale dobra, mniejsza. Więc tak, następny przebieg. Zobaczymy, co będzie. I teraz już tyle, więc trzymajcie się, do zobaczenia i hej, hej!